Rozmawiamy z Piotrem Trzaskalskim, reżyserem filmu Edi, pokazywanym na Warszawskim Festiwalu Filmowym w sekcji klasyki polskiego kina. To jest film, który zdobył dużo nagród na festiwalach, ale jednocześnie miał ogromnie pozytywne przyjęcie w kinach. Czy te dwie recepcje jakoś się różnią dla ciebie? Jakoś inaczej to, inaczej ludzie reagują? To znaczy, my byliśmy jako ekipa tak zelektryzowani przyjęciem, że właściwie chyba największą nagrodą taką, która się najgłębiej w nas odłożyła, to była reakcja publiczności w Gdyni, a później właściwie w każdym miejscu na świecie, gdzie z tym filmem byliśmy. Ponieważ te reakcje się powtarzały, to uznaliśmy, że chyba udało nam się zrobić film, który po prostu jest bliski nie tylko twórcy, czy autorowi scenariusza, czy reżyserowi, ale też bliski po prostu ludziom mogę powiedzieć, na całym świecie, tak? Bo myśmy byli w Busan i w Nowym Jorku, i w LA i z tym filmem, i w Niemczech, na festiwalu w Berlinie, więc jakby no, ta recepcja była na tyle wielką nagrodą, że chyba ona w ogóle przyćmiła fizyczne nagrody, które otrzymywaliśmy, czyli ta reakcja publiczności. To był pierwszy film, to znaczy mój debiut, a jednocześnie od razu taki film, który gdzieś tam dał mi odczuć, że warto robić filmy, że jeśli się trafi się z filmem, bo nie z każdym filmem się trafia, nie każdy film jest tak mocny jak poprzedni, to jest po prostu życie. Natomiast jeżeli się trafi, to taki film ustawia cię psychicznie do zawodu. No, to znaczy, nie mówię o tym, że daje odwagę do uprawiania tego zawodu, tylko daje taki rodzaj, może po raz pierwszy w życiu się orientujesz, że medium, w którym pracujesz, ma taki zasięg, jest kino, jest tak mocnym wehikułem do więzienia ludzi na te 2 godziny i zmuszania ich do płaczu czy śmiechu, że zaczynasz to bardzo poważnie traktować. No, przy debiucie nie wiesz w ogóle, no coś zrobiłaś w jakiś tam trochę podświadomy, trochę świadomy sposób, trochę improwizowałaś, trochę się udało, trochę napisałaś, narysowałaś różne rzeczy, ale jeśli to nagle zaczyna działać i te twoje intuicyjne metody okazały się być metodami, które dają kontakt z ludźmi, a jednocześnie są zauważane na przykład jakieś tam kadry, czy sceny, czy film funkcjonuje też pod względem formalnym, i nie tylko pod względem przekazu i emocji, ale też formy filmowej, bo dostał też on złotą żabę na Camera Image, no to zaczynasz wierzyć w to, że to medium ma sens i rzeczywiście, kurczę, fajnie jest robić filmy. No, szczególnie jeśli te filmy rezonują. Temat jest historia ludzi bezdomnych i ludzi biednych, ale tak w takim ujęciu, które zaskakuje widza, powiedzmy, być może. W roli tytułowej Henryk Gołębiewski, którego wydobyliście, jakby to był aktor dziecięcy. Skąd pomysł, żeby akurat on, jak on trafił do was? Trafił w taki sposób bardzo profesjonalny, to znaczy myśmy zrobili casting. Bo ja oczywiście w życiu nie myślałem, że ktoś pamięta Henryka Gołębiewskiego z Podróży za jeden uśmiech, czy z innych filmów, czy z Tolka Banana. W ogóle nie miałem takiego, nie kalkulowaliśmy kompletnie. Po prostu przyszedł na casting i każdy z aktorów dostał kawałek tekstu jednego z monologów, które są w filmie. I Henryk to powiedział w taki sposób, że myśmy nie mieli właściwie ani przez sekundę wątpliwości. Anegdotę powiem, że był też Marian Dziędziel na castingu i Henio go pokonał. Potem doszedł Jacek Braciak, inni aktorzy. A oczywiście zawsze jest scenariusz, natomiast niektórzy reżyserzy dopuszczają jakąś taką improwizację na planie albo inspirują się aktorami. Jak to było w tym przypadku? Wiesz co, żaden z moich filmów nie był improwizowany. To relacja polega na tym, że reżyser musi zainspirować aktora. No, jeżeli znakomity aktor wyczuwa, że ty nie masz pomysłu na film, no to gra źle po prostu. Widziałem wielu znakomitych aktorów amerykańskich, którzy sobie nie radzili w filmach innych reżyserów, a w innych rękach byli genialnymi narzędziami. No zobaczcie, jak się rozwijała kariera De Niro na przykład, tak? Przedziwna sprawa.
Więc on wymaga, raczej przygotowanie jest niezbędne. Ja się zawsze tak emocjonuję realizacją i boję, że nie wyjdzie, że jestem przygotowany. Mam zawsze jakiś pierwszy wariant sceny, to na maks, montażu, sceny, wszystkiego. Potem oczywiście, jeżeli się okazuje, że nie wiem, że fajnie jest, jak on siedzi, a nie stoi, albo jak leżą, to w porządku, ale akurat Eddie czy następny mój film Mistrz, to były filmy bardzo narysowane, takie bardzo wymyślone, jeśli chodzi o formę. Może mój rower był najbardziej takim filmem spontanicznie powstającym trochę na planie. Też miał przygotowane ujęcia, ale było więcej dowolności. Mhm. Też nie chodziło o to, żeby akurat w tym filmie mocno wcisnąć formę. Tam chodziło o to, żeby bardziej intryga wyszła. W Edim jedno i drugie było bardzo ważne. Więc przygotowuję się, raczej nie improwizuję. Chyba że są warunki pogodowe, na przykład tak jak w Edim był jeden wyjątek, przepraszam bardzo, w Edim był jeden fundamentalny wyjątek od reguły, mianowicie ta pierwsza scena z deszczem. To była scena, która była w filmie, dlatego że czekając na dzień zdjęciowy, to była godzina 5 rano, zaczęło tak lać, że nasz pierwszy odruch był schować się, ale Krzysiek Ptak, który był autorem zdjęć, powiedział, nie, kręćmy to, to ci się na pewno do czegoś przyda. No i tak powstał początek filmu z tym deszczem. Film jest pokazywany w sekcji, której patronuje Stowarzyszenie Krytyków Filmowych Fipreski. Jak wyglądają relacje między reżyserami a krytykami filmowymi? To znaczy tak, ja nie mogę narzekać, no bo ja w Berlinie dostałem nagrodę Fipreski, w Miami dostałem za mistrza też Fipreski. Natomiast, mówiąc, wiemy, co ci chodzi. Więc oczywiście bywa różnie, no. Czasem myślę, że krytycy są też ludźmi, czasem podchodzą do pewnych rzeczy z sercem, a czasem po prostu rutynowo. Pewno bym wolał, żeby każdy zawsze podchodził z sercem, czy do mojego, czy do filmu mojego kolegi, a nie rutynowo, i żeby te recenzje były jak najbardziej wyczerpujące. Oczywiście, ale wiem, że teraz są wierszówki, że naczelny naciska, nie pisz tak, pisz siak, bo to muszą ludzie zrozumieć, ale dostrzec na przykład piękno muzyki w filmie jakimś, piękno kompozycji kadru, to, że w ogóle nie ma muzyki, żeby też o takich rzeczach pisać, bo one są równie ciekawe dla takiego zjadacza chleba, który idzie do kina zwykłego, co to, że film jest piękny, wzruszający, aktorzy bardzo ładnie zagrali, albo film jest do chrzanu. Wolelibyśmy taką wielopunktową, wielopoziomową analizę naszych filmów. I ja jestem bardzo stary, w sensie rocznikowy, więc ja pamiętam takich recenzentów, którzy recenzowali filmy w późnych latach 70. i 80. i to były wyczerpujące, takie prawie, nawet czasami na pograniczu zbyt formalnych recenzje, tak? Głębokie recenzje, faceta, który nie tylko przeżył film, ale też wie, jak film jest zrobiony, z której strony się wkłada wtyczkę do prądu w tej maszynie. Tego trochę takiej analizy pogłębionej mi brakuje czasami. Ja nie mówię o swoich filmach, mówię generalnie o takich, bo jak rozmawiam z kolegami, byłem teraz jurorem w Gdyni i rozmawiałem z moimi młodymi kolegami, młodszymi trochę ode mnie, którzy byli u mnie w jury tego młodego kina i filmów krótkich, z Maślono, między innymi Pawełkiem, i gadaliśmy właśnie, że chyba w sumie chodzi nam o to samo, to znaczy, żeby krytyka po prostu, jeśli krytykuje, to krytykowała w sposób taki głębszy.